Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj znowu witam się z Wami z mojego ulubionego pomieszczenia w całym domu, czyli z garderoby i zapraszam Was serdecznie na kolejny haul ubraniowy. Tym razem padło na H&M, czyli HM i mam tutaj dwie paczki, chociaż zamówiłam to wszystko jednego dnia. A dlaczego dwie paczki? Po pierwsze, muszę Wam powiedzieć, że bardzo opłaca się być w klubie H&M. To jest całkowicie za darmo, a daje nam bardzo wiele korzyści zakupowych i dużo więcej rabatów niż kiedy w tym klubie nie jesteśmy. Ja całkiem niedawno miałam urodziny i na te urodziny H&M wysłał mi kupon rabatowy na 25% na zakup jednej rzeczy. No i właśnie, to był ten problem. Na zakup tylko jednej rzeczy i ta promocja nie łączyła się z innymi promocjami, ale. Jeżeli jesteście w klubie H&M, to do tego wszystkiego wysyłka jest za darmo. Więc co ja zrobiłam, to najdroższą z tych rzeczy, które zamówiłam, kupiłam właśnie z tym rabatem 25% i to było całe zamówienie. Czyli jedna najdroższa rzecz, wysyłka gratis, 25% zniżki właśnie na ten jeden najdroższy produkt. A resztę rzeczy zamówiłam jako osobne zamówienie, gdzie wykorzystałam zniżkę bodajże 15% właśnie, bo akurat były jakieś tam dni klubu H&M, więc były na wszystko, dosłownie na wszystko właśnie 15% zniżki dla członków klubu H&M. I do tego wszystkiego wysyłka gratis. Dlatego zamówiłam wszystko jednego dnia, ale zrobiłam to jako dwa osobne zamówienia. I w ten właśnie sposób mogłam najlepiej wykorzystać te zniżki, te promocje, które ten sklep mi oferował. Mam wielki problem w HM-ie z rozmiarami. Tam każda rzecz w rozmiarze 38 czy 36 nie jest absolutnie zbliżona rozmiarem do kolejnej rzeczy w tym samym rozmiarze, więc to jest zawsze wielka loteria. Ja bardzo często zamawiam z tego sklepu i nagle okazuje się, że wszystko jest na mnie albo za duże, albo za małe i niestety muszę wszystko oddawać. Dlatego tym razem prawie ze wszystkiego zamówiłam po prostu dwa rozmiary, 36 i 38. To ja biorę się za przymierzanie. I w pierwszym odcinku Zwierzeń Anonimowej Zakupoholiczki chciałabym zacząć właśnie od mojego prezentu rodzinowego, czyli od rzeczy, którą kupiłam z 25% rabatem, bo to była najdroższa rzecz z całego tego zamówienia i to jest właśnie ten żakiet. On bez zniżki kosztował 39,99, to jest rozmiar 36, ale zamówiłam go też w rozmiarze 38, którego jednak nie będę przymierzała, bo nie ma sensu, to jest mój rozmiar. Żakiet jest zapinany tutaj na jeden guzik, ma kieszonki, które kieszonkami nie są, jest do połowy pupy i ma super rękawy, nawet nie są na mnie za długie, co jest niezłym osiągnięciem przy moim niskim wzroście. Wiem, że kompletnie nie pasuje do mojej koszulki i do tego animal print, ale ja myślę, że my już to ustaliliśmy, że to jest mierzymy, a nie stylówka miesiąca. Mi osobiście ten żakiet bardzo się podoba, ja szukałam właśnie czegoś takiego niezobowiązującego, jednak na co dzień, no. Chodzę jak chodzę, z myszkami Miki i tak dalej. I uważam, że ten wzór właśnie nie będzie zobowiązywał mnie do noszenia pod tym białej koszuli i butów na obcasie. Tutaj są szyte poduszeczki, ale to są takie cieniutkie bardzo poduszeczki, więc to nie wygląda źle. Skład tego też chyba nie jest najgorszy. Ja już na to patrzyłam, a nie pamiętam. To jest 90% wiskoza, 10% poliamid i podszewka 100% poliester. I tak prezentuje się ten żakiet w całości. Pokażę Wam się jeszcze tyłem. I znowu przodem. Mi się bardzo podoba i na pewno zostaje ze mną. Rzeczą numer dwa jest bluzka, która nie jest wcale w tak wściekłym kolorze, jaki tutaj widać na tym nagraniu. Kolor jest troszeczkę przekłamany, bo wyszło właśnie ogromne słońce, jestem bardzo naświetlona, więc to wydaje się dużo, dużo bardziej żywe niż jest w rzeczywistości. To jest piękny róż, który jest troszeczkę bardziej zgaszony. I teraz tak. Tutaj mamy na mankietach gumkę. Z tyłu zapinana jest na guzik z pętelką, do którego ja niestety nie mam cierpliwości, więc nawet tego nie zapięłam. I to jest rozmiar 36. Ja myślę, że rozmiar 38, aż boję się pomyśleć, jak będzie ogromny. No jest duża, jest. A szkoda, bo bardzo mi się podoba i do tego bardzo podoba mi się ten kolor. Ja chyba już wspominałam, że lubię zimą iść na przekór zimie i brzydkiej pogodzie, jeżeli taką mamy, i ubierać się właśnie w jasne albo żywe kolory. Ja uwielbiam kolory, dlatego właśnie to widać bardzo często po moich ubraniach. No ale niestety wydaje mi się, że z tym rozmiarem troszeczkę przesadziłam. Szkoda, bo bluzka bardzo, bardzo mi się podoba, ale pomyślę, czy po prostu nie zamówić jej w 4 razy mniejszym rozmiarze, czyli w czymś, co byłoby bardziej dla mnie niedopasowane. Nie lubię dopasowanych ciuchów, ale coś, co byłoby dla mnie troszeczkę bardziej niż odpowiednie niż to. Tutaj nawet te rękawy, one mają tutaj gumki, co jest super rozwiązaniem, ale jak one mi opadają tak swobodnie, to i tak zakrywają mi pół dłoni. Sprawdzę jeszcze skład, bo wiem, że jest bardzo dużo osób, które interesują się składami. I tutaj mamy 56% modal, 44% bawełna. Ja nie mam pojęcia, co to jest modal, ale wiem, że ta bluzka jest bardzo przyjemna w dotyku, ale będzie bardzo, bardzo przewiewna. W sensie nie jest to materiał, w którym będzie nam ciepło.
To jeszcze raz, tak wygląda bluzka w rozmiarze 36 i kosztowała 24,99 euro. A teraz biała koszula, która jest totalnie pognieciona od tego, jak była złożona i wygląda w tym momencie fatalnie, ale generalnie całkiem mi się podoba. Koszula jest w rozmiarze 36 i tak jest na mnie troszeczkę za duża. Mam jeszcze 38, której nawet nie będę mierzyła. Jak na razie te rozmiary 36 są na mnie w porządku. I tutaj, jak ją założyłam, to aż zaczęłam się śmiać, bo bardzo przypomniały mi się czasy Irlandii. Ja lata temu mieszkałam w Irlandii przez 2 lata i pracowałam tam jako kelnerka w firmie cateringowej. I ta firma cateringowa była taka dosyć poważna i znana. I my chodziliśmy tam ubrani właśnie w białych koszulach, nawet dziewczyny. Dziewczyny też chodziły ubrane w białe koszule. Ja kupowałam najmniejsze rozmiary męskich białych koszul, w których po prostu codziennie pracowałam. I w pewnym momencie ja już miałam takie obrzydzenie do tych koszul, że już nawet nie mogłam na nie patrzeć. No i teraz co robię? Kupuję je ponownie. Tyle, że damskie. Damskie, ale to jest męski krój. Koszula jest bardzo, bardzo długa. Tutaj przykrywa mi pupę, a nawet sięga do połowy uda. Ja wiedziałam, że ona jest długa, bo to dokładnie widać na zdjęciu w sklepie. Ja raczej nie sądzę, żebym nosiła ją w ten sposób. Jestem raczej zwolenniczką wpuszczania koszul w spodnie, a dzisiaj mam spodnie z tak wysokim stanem, że jest to bardzo trudne do zrobienia. W każdym razie myślę, że ta koszula naprawdę fajnie wygląda. Po tym, jak jakiś tam czas temu kupiłam dwie białe koszule w Stradivariusie, które niestety obie powędrowały z powrotem do sklepu, bo coś tam mi jednak w nich nie pasowało, postanowiłam spróbować i kupić zwykłą, najzwyklejszą białą koszulę właśnie w Halmie. I ta koszula to jest 100% bawełny. Wydaje mi się, że wygląda całkiem fajnie, ale mimo wszystko muszę zobaczyć później ten filmik, bo to, co ja widzę teraz w podglądzie, niestety mi nie pomaga. Guziki są schowane pod taką fałdą tej koszuli, zakryciem, zaczeską, nie wiem jak to się nazywa, ale wygląda bardzo, bardzo fajnie. Czyli jeszcze raz, długa, biała koszula o męskim kroju. No jedyne co, po prostu bardzo, bardzo długa. Ale te męskie koszule, które ja kupowałam w Irlandii, były dokładnie tej samej długości dla mnie. One były dla mnie bardzo długie. I jak ja je wciągałam spodnie, to one sięgały mi prawie do kolan. Także no tutaj mam po prostu jak dla mnie małą powtórkę z rozrywki, czyli znowu koszula o męskim kroju, tyle że kupiona na damskim dziale. Bardzo, bardzo długa. I prawie zapomniałam wam powiedzieć, ale ta koszula też kosztowała 24,99 euro przed zniżką. Kolejna koszula z tego zamówienia, ale już ostatnia, to jest właśnie ta czarna koszula w białe paski. I to jest już 100% poliestru, ale na pewno wiecie, że jest poliester i poliester. I są rzeczy z poliestru, które są po prostu jakbyście na siebie założyli te foliowe, takie zwykłe foliowe reklamówki i w tym chodzili, to kompletnie nie oddycha i absolutnie nie da się z tym wytrzymać. A są rzeczy z poliestru, które są naprawdę fajnej jakości. I ta koszula to jest właśnie z tego fajnego poliestru. No i ta koszula w całości prezentuje się o tak. To jest rozmiar 36, który jest na mnie bardzo dobry. Ona jest już krótsza, z tyłu jest troszeczkę dłuższa, ale ja takie koszule i tak zazwyczaj wciągam spodnie. Tylko, że dzisiaj te spodnie z tak wysokim stanem, więc to dzisiaj bardzo dziwnie może wyglądać. No ale mniej więcej ja je właśnie noszę wciągnięte w spodnie. Ja zawsze na ten chłodniejszy sezon uwielbiam koszulę, bo po prostu wyciągam pierwszą lepszą, zakładam jakiekolwiek dżinsy i to zawsze będzie dobrze wyglądało. I ja już wiem, że ta koszula zostaje ze mną. Bardzo mi się podoba, do tego jej cena była całkiem niezła, bo kosztowała tylko 14,99 przed zniżką. I już ostatnia rzecz z tego zamówienia to są czarne rurki. I to jest dokładnie ten sam model spodni, które ja mam w tym momencie na sobie, tylko że w innym kolorze. One mają bardzo wysoki stan, są super elastyczne i wprawdzie moje łydki nie mogą w nich za bardzo oddychać, ale na chwilę obecną są to po prostu moje ulubione spodnie, po które sięgam co chwilę. Dlatego zdecydowałam się też na czarne, bo ja uwielbiam czarne rurki. I one są w rozmiarze 38 i wydaje mi się, wyglądają na małe, ale to jest dokładnie ten sam rozmiar i dokładnie ten sam model, który ja mam w tym momencie na sobie, dlatego dam mu szansę i spróbuję się w to wcisnąć. Jestem z powrotem i wcisnąć to było bardzo dobre słowo, bo ja faktycznie musiałam się w nie wcisnąć. One są niesamowicie elastyczne, także tak, dałam radę, zapięłam i mam je na sobie, ale one są na mnie tak obcisłe, że chyba jednak będę musiała zmienić rozmiar. Pokażę wam się i nie przestraszcie się, jeżeli gdzieś zobaczycie tutaj obciśnięte balerony, ale tak, to są moje nogi i nic na to nie poradzę. Co mogę poradzić, to po prostu wybrać te spodnie w rozmiarze większym. I to wygląda tak, te spodnie mają bardzo wysoki stan, co ja osobiście uwielbiam, bo nawet jeżeli mam górę jakąś obcisłą, to po prostu no nic mi się stąd nie wylewa, żadne fałdki, bo ten tak wysoki stan po prostu wszystko ukrywa i wszystko pochłania.
I ja pamiętam, że te granatowe też były na mnie bardzo obcisłe, jak je kupiłam. Ja je kupiłam na początku tego roku, a w tym momencie są na mnie nawet troszeczkę za luźne. Ale nie wiem, czy ten stopień obciskania jest dla mnie komfortowy. One się najprawdopodobniej rozchodzą, bo to jest bardzo elastyczne, ale na chwilę obecną ani moje łydki, ani moje uda nie mogą oddychać. To znaczy, to mi robi po prostu taką redukcję. Ja mam tak w tym momencie wszystko wyssane, wciśnięte i ściśnięte, że chyba aż nie czuję się w tym komfortowo. Najprawdopodobniej wyglądam w tym troszeczkę korzystniej, no z racji tego, że po prostu to mnie tak ściska, że automatycznie moje obwody się niwelują, ale mimo wszystko, czy ja będę w stanie w tym usiąść, to nie jestem pewna. Mam też problemy, żeby zgiąć kolano, jak się uprę, to mogę to zrobić, ale nie jest to najwygodniejsze na świecie. Spodnie są absolutnie fantastyczne. One z przodu nie mają kieszonek, to są tylko takie imitacje, z tyłu mają już normalne kieszonki i kosztowały 19,99 euro przed zniżką. Te spodnie są w H&M-ie zawsze od bardzo wielu miesięcy. Jedyne co, to tutaj w Hiszpanii nie są dostępne w sklepie stacjonarnym, trzeba je kupować online, ale są dostępne bodajże w 6 albo 8 wariantach kolorystycznych. Co jeszcze widzę, to to, że są na mnie o wiele dłuższe niż te granatowe, to może jednak zmienili coś w tym kroju, ale chyba jednak zamówię 40, bo spodnie, jako spodnie bardzo mi się podobają, z tamtych rurek jestem bardzo, bardzo zadowolona, dlatego wiem, że no i te mi się będą sprawdzały. Muszę po prostu wziąć rozmiar większy, żeby czuć się w tym troszeczkę swobodniej, chociaż na pewno teraz wyglądam szczuplej. I to już by było wszystko. To było bodajże chyba tylko 5 rzeczy, czyli bardzo małe zakupy. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że wytrzymacie ze mną do końca. Zaproszę Was jeszcze do subskrypcji mojego kanału. To jest ten tutaj czerwony guziczek na dole. Widzę statystyki, widzę ile osób mają te filmy ubraniowe i widzę ilu mam subskrybentów. I te liczby troszeczkę, a nawet bardzo się od siebie różnią. Dlatego hej, tak, Ty, proszę Cię, naciśnij ten guziczek, ten tutaj, ten czerwony, ten na dole. Bo Ciebie to nic nie kosztuje, a mi daje ogromnego kopa i bardzo, to bardzo motywuje mnie do dalszego nagrywania. A mój kanał to nie tylko zakupy, tam są też inne filmy i zapraszam, żebyście zobaczyli, jak żyje się w pięknej Hiszpanii. Pozostało mi już tylko na dzisiaj podziękować Wam, że byliście ze mną i zaprosić Was na mój kolejny film. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. Pa!